Cztery elementy, żeby było to dla Ciebie łatwiejsze, jeśli zechcesz, być może warto je sobie zapisać, są następujące. Po pierwsze, będzie to koncentracja na chwili obecnej. O tym za chwilkę porozmawiamy szerzej. Po drugie, będzie to kwestia paradoksu kontroli. Temu tematowi też poświęcimy jakieś pięć minut. Po trzecie, będzie to utrata samoświadomości. Brzmi może trochę groźnie, ale za chwilkę się przekonamy, że to bardzo atrakcyjny i wspierający stan pracy naszego umysłu. I wreszcie po czwarte, o tym porozmawiamy na koniec, będzie to transformacja czasu. Myślę, że na każdy z tych tematów poświęcimy około pięciu minut, więc potraktujmy to jako taką pewną wspólną drogę, wspólną przygodę w rozwój duchowy, w rozwój osobisty, ale również w rozwój intelektualny. Mamy cztery odcinki do wykonania razem po około 5 minut, zresztą użyjemy stanu flow, zobaczymy, jak nam to będzie szło. Zapiszmy sobie, albo przynajmniej już wrzućmy na refleksję naszego umysłu pierwszą kwestię, to jest kwestia koncentracja na chwili obecnej. Otóż okazuje się, że dużo łatwiej uzyskać stan flow, kiedy my nie dryfujemy naszym umysłem ani do przeszłości, ani do przyszłości, kiedy jesteśmy w chwili obecnej. Jak pisał Eckhart Tolle, potędze teraźniejszości w książce, którą zapewne większość z Was doskonale zna. Jedyne, co robimy w teraźniejszości, na pewno, to jest oddech. Nie oddychamy ani za zeszły wtorek, ani za przyszły piątek. Oddychamy teraz. Kiedy ja robię oddech w tym momencie, proszę, zrób go razem ze mną. Trochę głębszy wdech i długi wydech. To jest teraźniejszość, to jest moje tu i teraz. Ten oddech dzieje się w momencie, w którym jest również cały świat otaczający mnie i w którym jestem ja. Nie oddychamy ani za przeszłość jeszcze raz to podsumowując ani nie oddychamy za przyszłość. Już teraz zabezpiecz swoje miejsce za darmo. Te wykłady mogą zmienić Twoje życie. Unity Poland.